Proszę Państwa, wjechało. W końcu wjechało. Co dokładnie? Oczywiście wyjechały lampki na budowie wiłży. Ale o tym już nie będę mówił. Co się tam działo? Co wjechało dokładnie? Patrzcie to. Czekajcie to. Szeroki lak wjechał w końcu na skanie. Dunlopy 385x65. Wleciały tutaj na Alusa ET135. Jak chcecie zobaczyć, jak polerowałem te felgi, to zapraszam na kanał. Przewinąć sobie dokładnie. Tam znajdziecie na pewno filmik, jak polerowałem. A teraz bawię się w malowanie napisów. Oczywiście nagrałem film, jak maluję na ciągnącej. Zobaczcie, jak wygląda ciągnąca. Oh shit! Oh shit! Napisów już nie ma. No ale cóż, no. Zaraz będę poprawiał. Miałem opony tu już ogarnięte przed deszczem. Zobaczcie, kurde, przedarło się. Pokażę wam dalej, gdzie ta chmura poszła, nie? Chmura poszła tam, nie? Przed chwilą, no, z Kipra się leje, bo na Kiprze jest tyle wody, że ło, nieważne. A na Instagramie ostatnio mogliście zauważyć, że miałem kapcia. Złapałem kapcia na budowie wiłży, wjeżdżałem akurat z masą. Z masą wjeżdżałem na odcinek i po prostu wtedy cofałem sobie do rozkładarki i stanąłem przed miejscem, co już było skropione na odcinek. Przed tym miejscem sobie stanąłem, poszedłem sobie podnieść zderzak i tam przygotować sobie kiper tam i w ogóle z tyłu balkon do wysypania masy. Ja mówię, coś ucieka powietrze. Ciekawe skąd? Mówię, a może z poduszki? Patrzę tam z tyłu na ośce, może z poduszki wieje, może ze złączki, ale nic, gitara, nie? Ja tak patrzę, tutaj dotykam, o tu psss, psss, no i mówię, zajebiście, kapeś na ostatniej ośce, jeszcze z masą. Mówię, ogień, ogniuje szybko pod rozkładarkę, żeby to szybko wysypać, od razu wsteka, dzida tam do rozkładarki, akurat kładli wtedy na dwie rozkładarki i jedna była wolna, także zajebiście się trafiło. Podjechałem i mówię, majstry, szybko, odpalajcie jakieś turbo, bo kapeś na ostatniej ośce. Mówię, co ty gadasz? Kogoś poszedł zobaczyć, mówię, dobra, dawaj szybko, nie? Tak szybko jeszcze nie byłem nigdy rozładowany, ale to oczywiście podbudowa. Była sypana. Jak już wysypałem cały materiał, odjechałem sobie od maszyny, kiperek opuściłem. Było psztyk, ośka do góry i sobie tak zjechałem do domu już, no nie? Także jest zajebiście, że akurat ostatnia ośka jest podnoszona i z kapciem sobie na ośce podwieszanej podjechałem sobie do domu. Ściągnąłem tą oponę, mówię, a już było późno, bo była jakaś 16:30, mówię, nie będę jechał do kapciarni, bo było późno już, oni tam robią do 17:00. Na kapciarni mnie uświadomili, że oni nie kleją na gorąco, bo tam zrobiła się taka dziura, że nie wchodził w ogóle śrubokręt. Mówi, że jak nie wchodzi śrubokręt i grzebał tym śrubokrętem w tej dziurze, to mówi, że druty rozerwało. I po prostu jak on, to samo łatanie na zimno nic nie da. Mówi, że zrobi się bulwa na boku i będzie dupa. Okazało się, że w Strzałkowie jest wulkanizacja, która naprawia na gorąco opony. No i podjechałem tam następnego dnia, zostawiłem oponę. I oczywiście to nie jest takie hop siup, że oni, że to jest, że ja tam poczekam i oni zrobią. Nie. To jest, schodzi jeden dzień co najmniej z taką oponą, bo oni muszą ją gdzieś tam ponagrzewać, coś tam porobili, zgrzali tą dziurę, wstawili druty. Rozerwało 7 drutów w oponie. Wstawili nowe druty, zgrzali ją, no i naprawili ją. No niestety koszt, no 280 zł netto. Wyniósł mnie tej naprawy. Szmitka była brana nowa w fabryce. To oczywiście było wszystko fabrycznie. Mamy windę, mamy koło zapasowe, no ale kurczę, no przydałaby się jeszcze jedna opona taka nowa. Wtedy by się zrzuciło ze środkowej ośki na tył, a nowe na środkową. Bo wiadomo, środkowa oś się mniej zdziera niż pierwsza i ostatnia. Pokażę wam na przykładzie. To jest środkowa oś. Widać ile bieżnika? A to jest pierwsza oś. Także jak widać, no, tak się właśnie zierają opony. Tak jak wspominałem przed chwilą, nie chciałem inwestować w nową oponę. Nowa opona taka, to jest Goodyear Kymax. Kosztuje 1850 zł w Opoltransie, ale nie chcieliśmy właśnie inwestować, chciałem właśnie naprawić tą oponę, bo ona tak źle to na jeszcze nie wygląda. Na pewno jeszcze tam troszkę kilometrów z nią porobię. Wolałem zainwestować w nowe kapcie na przód.
zamiast właśnie na naczepę. Na przodzie to miałem takie już liche opony, że mówię nie, jeżdżę do końca czerwca i zmieniam te opony, bo w sumie pokażę wam. Piecho przyszedł ze mną. Dobra, mamy. Zobaczcie, na jakich oponach jeździłem. One już tutaj, o, wyrwany bieżnik. Już w ogóle, no nie wiem nawet gdzie jest ta strzałka kontrolna. Nie mam pojęcia nawet. Tutaj jeszcze rant jest. Tu już tego rantu nie ma. Tu jeszcze jest trochę. Ale cóż, no takie już troszkę słabe te opony, liche strasznie. No i wolałem nie ryzykować już jeździć na nich. Gdzieś się, nie wiem, położyć. Żeby, nie daj Boże, wystrzeliła gdzieś. Jeszcze załadowana. Skania jakby była. Po prostu mówię, nie, trzeba jest zainwestować w nowe kapcie. Oczywiście jak Tomuś kupi zajebiste felgi z ET135 Alusy naprzód, mówię od razu, kupujemy balony naprzód. No i oczywiście wujas polecił mi te opony Dunlopy. Zobaczymy, jak się będą sprawować. On jeździ z masą ponad rok po mieście. Praktycznie mało w ogóle się zużyły te opony. Naprawdę jak nówki wyglądają te opony, te Dunlopy. Także zobaczymy, jak w moim przypadku to będzie. Troszkę zobaczymy, jak się najeżdżę, to zdają wam relację, no nie? Jak się jeździ na tych oponach. Oczywiście są wyważone proszkiem. Serio, proszek do wyważania. Powiedzcie mi, jeśli ktoś wie, albo ktoś, nie wiem, pracuje na wulkanizacji, niech mi ktoś powie, na jakiej to zasadzie działa. Proszek się wsypuje do opony i nie wiem w ogóle, jak, na jakiej to zasadzie w ogóle to działa, że proszek ma wyważyć felgę aluminiową. Nie wiem, nie wiem na jakiej zasadzie, serio. Bo aluminiową felgę właśnie się wyważa proszkiem. A stalówki, no to wiadomo, tam się odważnik wbija. No cóż, taki mały vlogasek wjechał. Także pamiętajcie, żeby być na bieżąco, musicie zasubskrybować. Jeśli nie obserwujecie mojego Instagrama, wpadajcie na niego. Przypominam, że mam grupę na Face'a. Pyk. I oczywiście, jak ci się spodobał film, zostaw łapeczkę w górę dla zasięgu. Mam nadzieję, że zostaniemy na dłużej ze sobą. Także jak widać, przedarł się deszcz. A ja działam dalej. Także widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, nara.